Północna ściana, najgorsza ściana, jeżeli chodzi o dom. Tutaj deski są spróchniałe, przegnite. Jakie są bale w środku? Nie wiem, ale dzisiaj chciałbym się tego dowiedzieć. Na dworze pogoda nie rozpieszcza, więc na razie, póki nie ma jeszcze lata, nie będę zrywał tam tych desek. Ale skoro na dworze się wytrzymać nie da, to zobaczę, jak to wygląda od środka. Czyli co? Czyli biorę się za zrywanie tych pomalowanych płyt. I tak bym musiał to zrobić. I tak kwestia po prostu kiedy. A że dzisiaj na dworze duży wiatr, to myślę, że to jest dobry moment i trzeba ten czas wykorzystać, a nie po prostu przesiedzieć w budynku. Także biorę się za robotę i lecę po kolei. Z tej bądź z tej strony. Zaraz zobaczę. Jednak najłatwiej będzie mi z tej prawej strony zacząć, bo tutaj widać od dołu płyta jest uszkodzona i łatwo będzie ją ściągnąć. No mam kilka jakichś takich zbieranin, jeżeli chodzi o narzędzia i zobaczmy, jak w ogóle to będzie szło bądź nie szło. Aha, farba, która tu jest, widać się kruszy i ciekawe, ile tu było warstw. Nie widać za bardzo, ale na pewno coś pod spodem jeszcze było oprócz tego, bo wychodzi jakiś niebieski kolor, więc zakładam, a tu jeszcze jakiś biały widać, więc co najmniej 3 farby, a jest i żółty nawet, ho ho, no to co najmniej 4 warstwy farby na tym były, więc kolejna no nie miałaby kompletnie sensu. No poza tym, jak widać, te płyty nasiąknięte są też wilgocią i kruszą się w rękach, więc no siłą rzeczy trzeba je zerwać. Mam nadzieję, że wszystko mi się tutaj nie rozleci w rękach, no ale kto wie. Dobra, kładę aparat z boku, bo potrzebne mi będą obydwie ręce. Widać, że to się rwie w rękach, więc od razu pudełko i co się da, to po prostu będę składał większymi kawałkami. A co się nie będzie dawało, czyli coś takiego, no po prostu płyta, dykta do pudełka, no i potem do jakiejś utylizacji. Zobaczymy, pomyślę co z tym, ale w każdym bądź razie spróbujmy, co z tego wyjdzie. Bal widać pod spodem, malowany był kiedyś na biało, pewnie wapnem, ale jak kolor jeszcze jest, to dobra oznaka i się tak łatwo nie ściera. Zobaczymy zresztą, jak odsłonię większy fragment. Aha, jeszcze jakieś gwóźdki się pojawiają, więc łom też się przyda, żeby to powyciągać. Gwóźdź dosyć mocno siedział, to też jest dobra oznaka. Znaczy, że ten bal jest chyba ok. Dźwięk też ma całkiem. No ale dobra, odsłońmy większy fragment. Płyta pierwsza ściągnięta, no próbuję to ściągać w miarę w całości, no bo wiadomo, że łatwiej to będzie przenosić, czy cokolwiek innego z tym robić. Najpierw może zacznijmy od tej płyty, od tej dykty, bo to de facto zwykła, chociaż dosyć gruba, powiedziałbym, że nawet może centymetrowa dykta. Na pewno taki jeden fragment, możliwie cały, będę chciał zostawić na pamiątkę, jak to kiedyś było i nie wiem, wyciąć po prostu taki ładny, dosyć równy fragment i coś gdzieś go potem powiesić, to na 100%. Ale dobra, bale. Kurczę, naprawdę to wygląda fajnie. Myślałem, że to byle jakie drobne, krótkie bale, w sensie wąskie, a tu jest, no powiem szczerze, konkret. Wszystkie mniej więcej równej szerokości i to tak. A zaraz wezmę miarkę i zmierzę, no ale na oko jakieś 40 cm, całkiem nieźle. No jest też tutaj
Wydaje się, że w miarę solidnie. Gwoździe, które wyrywam, no to muszę naprawdę momentami sporo tej siły użyć, żeby je wyrwać. No ale są i momenty gorsze, a szczególnie tu na dole, gdzie ten bal no z wierzchu się kruszy. Ale wyżej, wyżej to wygląda całkiem, całkiem. Ciekawy jestem, jak to będzie z drugiej strony. No ale to dopiero druga strona, jak będzie ładna pogoda, słoneczna pogoda, a przede wszystkim sucha, tak żeby ściana mogła troszeczkę pooddychać, więc pewnie lato, lato dopiero. Okej, nie ma co przedłużać, wyrywam te gwoździe, żeby się tam nie pałętały mi potem i biorę za kolejną płytę. Tu też gdzieś jest gniazdko, więc zakładam, że pod spodem leci elektryka, więc profilaktycznie wyłączę sobie też prąd, bo to nigdy nic nie wiadomo. Niby taka nieduża ściana, trzy płyty, ale tak naprawdę troszeczkę się schodzi. Może jakby było mnie trzech, to taka robota by szła. Jeden by lekko odrywał luźne kawałki, drugi całą płytę, a trzeci wyrywał gwoździe, to całkiem by było inaczej. No ale samemu też zrobię, tylko że wolniej. Spora część ściany już odsłonięta. No fajnie wyglądają te bale, naprawdę. I nawet w dobrym stanie są. No, jak na takie warunki jak tutaj były, to wyglądają no solidnie, jednak na całej długości. Problemem jest oczywiście ta dolna przecież, no i tutaj to łączenie, więc z tym to nie wiem jak będzie. A żeby pokazać w sumie jak one są solidne, to posłuchajcie jak wychodzą z tego gwoździe. Słychać, że opór dosyć mocny stawia, no i ten gwóźdź dosyć głęboko tam siedział, no i siedział mocno, a był w sumie na dole, czyli gdzie ten podciąg był największy. Co jeszcze? No ta elektryka, która była pod płytami, trochę mnie to dziwi, bo patrząc na ten kabel, no to nie wiem kiedy on mógł być montowany. Tak się jeszcze przyglądam jak on jest mocowany, aha, no jasne, wbijany po prostu gwoździami, czyli dawno temu, tak jak widać tutaj, no jest to mega ryzykowne, no bo przecież można łatwo zrobić zwarcie, no, co tu dużo ukrywać. No dziwiło mnie to bardzo, że kabel jest pod płytami, bo do tej pory jak widziałem gdzieś jakieś stare domy, no to zwykle kable szły po wierzchu, no to znaczy po prostu, że najpierw była elektryka, a dopiero potem te dykty. No i te dykty z malowaniami, tak jak mówiłem, co najmniej trzema, albo nawet może i czterema. Kto wie. Ładnie mi się udają duże kawałki ściągać. Tak właśnie chciałem, żeby sobie nie rozwalać tego na drobno i nie mieć potem problemu, tylko takie w miarę duże. Oczywiście schodzi się odpowiednio dłużej z odbijaniem tego od ściany, no ale lepiej mieć to w całości. Zrobię jeszcze ten jeden kawałek, który mi został. W zasadzie tutaj ułamał i był dosztukowany. No i zastanowię się, czy brać się za kolejną ścianę, czy na dzisiaj koniec. Nie wiem, zobaczymy. Zaraz chwilę pomyślę. Znaczy najpierw to zrobię, potem chwilę pomyślę i odsapnę. Coś się napić i zrobić małą przerwę. Dokończyłem zdzierać te ostatki, powyrywałem też wszystkie gwoździe. No już w sumie z takiej jednej ściany całkiem zacny talerzyk złomu się uzbierał. Odpocząłem też chwilkę. I teraz tak, no jestem strasznie ukurzony tymi płytami, więc pewnie nie ma co przerywać i trzeba lecieć dalej.
a polecę z tą ścianą, bo pewnie za chwilę będzie robił się wieczór, no i będę musiał włączyć światło. Tu gdzieś znowu są kable na tej ścianie i tak dalej, więc to będę wolał robić kiedy indziej przy świetle dziennym, ale jeszcze dobrze by było, gdybym ogarnął całą tą wschodnią ścianę. Ciekawe, jak będzie wyglądała ściana pod spodem. Także do roboty. I ogarnięta ostatnia na dzisiaj ściana. Ostatnia, bo już się zrobił wieczór na dworze i w sumie tutaj się też troszeczkę naszarpałem. Strasznie dużo gwoździ tu było nabite. Można zobaczyć i tak naprawdę płyty mi się no nie odwalały w całości, a musiałem je łupać w kawałkach. No, ta ściana jest jaka jest. Tutaj, gdzie na dole wcześniej już widziałem najgorszy moment, no i dalej tutaj jest najgorszy. W zasadzie tutaj pod całym oknem, no wszystko to jest w opłakanym stanie. Nawet nie wiem, czy te bale w ogóle się trzymają jeden na drugim. Cholera wie. Ech, no trudna sytuacja będzie na pewno, jeżeli chodzi o pracę nad tym domem. Nawet w tej chwili nie wiem, co powiedzieć. Czy faktycznie to ratować, czy już zostawić jak jest i na to miejsce stawiać coś innego. Nie chcę w tej chwili jeszcze decydować. Dużo pokażę, jak zerwę z tamtej strony. No i oczywiście z tej strony te szalunki, które są przy mieszkaniu. Ej, myślałem, że pokażę, ale zapomniałem, że jest ogromny wiatr na dworze, więc bez sensu. I tak by nie było nic słychać. No... Aha, jeszcze zmierzenie tych bali, bo wydawało mi się, że tam jest około 40 cm. A tak z ciekawości przyniosłem miarkę. Zaraz gdzieś ją wtyknę. A, tu jest 28. Tu jest 33. No różnej wielkości one są. I faktycznie tak gdzieś po około 30 cm. No ten jest większy, ten ma ze 38. Także nie są jednakowego wymiaru, a troszeczkę się różnią. No ale mimo wszystko, no trzeba by pomyśleć, że praktycznie każdy taki bal to jest, no nie wiem, może pół drzewa. Zależy pewnie jeszcze jakiego, więc dwa bale, no to z założenia jedno drzewo. Duże drzewo, no bo jak to 38 cm, no to jeszcze nie wiadomo jakie grubości oczywiście są. No ale mimo wszystko, materiału no to... Na ten dom poszło kiedyś sporo. No i szkoda, że on doprowadził się do takiej sytuacji. Nie był przypilnowany na czas. No i widać, ten najbardziej chyba krytyczny jak na ten moment. Najbardziej krytyczne miejsce jak na ten moment. Bo tu jest, no tragedia. Prawie na wylot. Zresztą to już wcześniej pokazywałem. Dobra, na razie chyba tyle. Jeszcze sobie wezmę o te... Płyty, które udało mi się w całości zdjąć, położę gdzieś na płasko, pewnie w garażu. No bo w sumie nie wiem, jak one tak będą, to na pewno się powyginają. No a płyta to zawsze płyta. Czy ona się do czegoś przyda, nie wiem. Ale no na pewno kilka takich kwadracików na pamiątkę sobie gdzieś tam zostawię. I tak, światełko tu już się przydało, bo w budynku ciemno. Na dworze jeszcze tak aby. Ale jeszcze może być. I co? No i chyba tyle tak naprawdę. Trochę teraz poogarniam, pozanoszę to do garażu i chwilę pogłówkuję, co tu z tym dalej wszystkim robić. Tak, i to jest to najgorsze miejsce. Tutaj ewidentnie widać szparę, no i w środku też. A to wszystko... przez te krzaki i drzewa, które tu rosły. Dobrze, że się ich pozbyłem.